W tym filmie chciałbym zająć się bardzo bliskim związkiem jaki istnieje pomiędzy dwójkowym systemem zapisu liczb a systemem szesnastkowym. System szesnastkowy. Te systemy są ze sobą ściśle związane dlatego że tutaj mamy tutaj naszą podstawą jest liczba 2, a tutaj podstawą jest 16. A 16 to jest potęga dwójki, bo to jest 2 do czwartej. I dlatego te systemy okazuje się są ze sobą dosyć ściśle powiązane i jest bardzo łatwy sposób tłumaczenia zapisu dwójkowego liczby na szesnastkowy i odwrotnie. I to tłumaczenie można zrobić bezpośrednio z systemu dwójkowego na szesnastkowy i odwrotnie i nie przechodząc przez system dziesiętny. Przechodzenie przez system dziesiętny w zasadzie tylko skomplikowałoby to obliczenia. No, i weźmy sobie jakiś przykład. Powiedzmy, że wezmę liczbę 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. I to jest liczba zapisana w systemie dwójkowym. Tu się czasami używa takiego skrótu bin, jak binarny. Tak, to jest bin oznacza system dwójkowy. W odróżnieniu od systemu. Szesnastkowego, czyli heksadecymalnego. Wtedy się używa skrótu hex. Hex to jest heksadecymalny, czyli szesnastkowy. Bin to jest binarny, czyli dwójkowy. No i zachęcam Cię teraz do podjęcia samodzielnej próby przetłumaczenia tego. Jako wskazówkę powiem Ci, że zastanów się, w którym miejscu, na którym miejscu w tej, w tej liczbie tutaj, która cyfra odpowiada za szesnastki, a która za. 256, bo wiemy, że w systemie szesnastkowym mamy cyfrę jedności, cyfrę szesnastek, a następna cyfra to jest cyfra, która mówi, jest odpowiedzialna za, 200, za 256, za wielokrotności 256. No dobrze, zakładając, że próba została podjęta, to teraz pokażę kolejną wskazówkę. Tutaj w tym miejscu ta cyfra w systemie dwójkowym to jest cyfra jedności. Tutaj są jedności. Tutaj mamy dwójki, czwórki, ósemki. Czyli gdybyśmy zamieniali to na system szesnastkowy, to te pierwsze cztery cyfry, które tutaj mamy, one będą odpowiedzialne za to, ile mamy jedności w systemie szesnastkowym. Dlatego, że w systemie szesnastkowym cyfra jedności przyjmuje wartości od 0 do 15, co w systemie szesnastkowym oznacza się literką F. F to jest 15. Czyli te cztery cyfry ostatnie będą kodowały cyfrę jedności w systemie szesnastkowym. Albo no największa liczba zapisana za pomocą czterech cyfr systemu dwójkowego to jest 1, 1, 1, 1, a to jest dokładnie 8 dodać 4, dodać 2, dodać 1, czyli 15. No właśnie, idźmy dalej. Tutaj mamy cyfrę 16 w systemie dwójkowym. Potem mamy cyfrę 32, 64, 128. Czyli te cyfry. Będą znowu kodowały liczbę szesnastek w systemie szesnastkowym. Przy czym tych szesnastek może być od 0 do f. No i wreszcie, na samym końcu, tutaj mamy cyfrę, która jest na 9 miejscu od końca, czyli to jest cyfra odpowiedzialna za, za 2 do 8, czyli to jest 256. No i tutaj moglibyśmy mieć więcej tych cyfr, kolejne 4, i to. Gdyby były te kolejne cyfry, to to by miało znowu wartości od 0, do, od 0 do f i kodowałoby liczbę 256. No to odczytajmy, jakie są te cyfry. Czyli tutaj mamy 1, czyli 8, dodać 1 razy 4, dodać 1 razy 2, dodać 0 razy 1, czyli to jest 14. A 14 w systemie szesnastkowym oznaczamy literą e. To jest o 1 mniej niż f, a f to było 15. Co tutaj będziemy mieli? Ile mamy 16? No tutaj mamy 0, usemek, 1 czwórkę i jedną dwójkę, czyli 6. Bo tutaj mamy 0 jedności, czyli mamy 6 w tym miejscu. Tutaj będzie szóstka. Na miejscu 16, a na miejscu 256 mamy jedynkę. Czyli w systemie szesnastkowym, heksadecymalnym ta nasza liczba ma taką postać 16e. To jest postać w systemie szesnastkowym tej liczby, którą tutaj napisałem u góry. No i widzimy, że rzeczywiście ta zamiana jest bardzo prosta, dlatego że każde cztery cyfry Systemu dwójkowego zamieniamy na jedną cyfrę systemu szesnastkowego. No i Widzimy, że system szesnastkowy jest w związku z tym jak gdyby takim bardziej skompresowanym sposobem zapisu systemu dwójkowego. I dlatego zarówno jeden, jak i drugi bardzo często jest używany w informatyce. No wiem już o tym, mówiłem kiedyś, że system dwójkowy jest takim podstawowym systemem, na którym pracują wszystkie urządzenia elektroniczne. No ale te liczby zapisane w systemie dwójkowym są bardzo długie. Więc czasami, żeby skompresować ten zapis, używa się również systemu szesnastkowego. Wtedy każde cztery cyfry systemu dwójkowego zastępuje się jedną cyfrą systemu szesnastkowego. I to działa tak właśnie dlatego, że szesnaście jest czwartą potęgą dwójki. Dlatego cztery cyfry systemu dwójkowego zamieniają się na jedną cyfrę systemu szesnastkowego.